Morskie potwory. Daj nam szczęście i dużo pieniędzy. Spraw, żebym miał więcej wielbicielek, żebyśmy byli jeszcze silniejsi i mogli posłać Attamana do piekła. Daj mi miłą i młodą kobietę, abym mógł się z nią ożenić. Co ty mówisz? Chyba za wiele żądamy. Nie potrafimy zadowolić się małym. Poza tym daliśmy na ofiarę tylko 10 soldów. Może trochę za mało? Nie miej wyrzutów. Boże, daj mi przystojnego i żywotnego młodzieńca. Przecież jest tu obok. Gdzie? Tutaj. Trudno znaleźć drugiego takiego jak ja. Świat by się zawalił, gdyby wszyscy byli tacy jak ty. Zdenerwowałem się. Wracając jednak do poważnych spraw, musimy zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Rozkaz, oczywiście. Gancian, kup mi maskę. Maskę? Którą chcesz? Co myślisz o tamtej? Jest zabawna. Niech spojrzę. Dlaczego nie mają odpowiedniej dla mnie? Chłopaczysko. Ta mi się podoba. Chcę przymierzyć. Zapraszam wszystkich. Spróbujcie smacznych pulpetów. Znak czaszki. Przecież to bojaki. Spróbujcie. Rzeczywiście są wyśmienite. Już zjadłem 10. Bardzo mi smakowały. Teraz proszę zapłacić. To one nie są gratis? Przecież zapraszał pan do spróbowania. Owszem, ale nie mówiłem, że są za darmo. Jeden kosztuje 1000 soldów. Musi pan zapłacić 10 tysięcy. To bardzo drogo. Jeśli nie zapłacisz... Dobrze, już płacę. Jak zwykle jedno z ich oszustw. Kto wie, co mają zamiar zrobić? A jak ci się wydaje? Jestem pewna, że będą szukać kamienia do Kuro. To tutaj. Wejdźmy. To był wspaniały dzień. Zebraliśmy niezłą sumkę. Bojaki, słucham. Jestem zajęta. Uważaj więc, co robisz. Przecież nic nie robiłem. Nie dotykałeś mnie? Absolutnie nie. Co to jest? Może to on? Nie rozumiem, dlaczego jesteście w tak wspaniałych humorach. Do Kurobei! Zwariowaliście? Baczność! Odkryłem, gdzie znajduje się kamień do Kuro. Jest w starożytnym mieście na Atlantydzie. Wiele tysięcy lat temu zostało ono zatopione przez Ocean Atlantycki. Na Atlantydzie? A jak my się tam dostaniemy? Nie jesteśmy rybami. Proszę mówić dalej. Słyszałem, że żyją tam morskie potwory. Morskie potwory? Tak, niszczą one statki i zjadają ludzi, szczególnie takie młode i sympatyczne dziewczęta jak ty. Nie czuję się na siłach, żeby stawić im czoła. Jestem zbyt młoda i piękna, żeby umierać. Słyszysz, jaka samochwała? Żartowni się. Szybko wyruszajcie. Jeśli nie wykonacie zadania, zostaniecie ukarani. Rozkaz. Uważaj, schowaj się za mną. Między tym, co mówisz, a tym, co czynisz, jest ogromna przepaść. Zrobiłem, co było w mojej mocy. Czy to nasz nowy pojazd? Tak, nazwałem go Wielki Pustelnik. Nie możemy tracić więcej czasu. Właśnie. Idziemy. Wielki Pustelniku, ruszamy. Rozkaz.
Oby i tym razem szczęście nam dopisało. Dobrze powiedziane. Oto starożytne miasto na Atlantydzie, które wiele tysięcy lat temu zostało zatopione przez Ocean Atlantycki. To nie jest przyjemne miejsce. Potwory mogą zjawić się w każdej chwili. Jaki okropny wir! Potwory! Nie czuję się najlepiej. Wracajmy natychmiast. Nie możemy bez kamienia do Kuro. Masz rację. Witajcie. Tam jest kobieta, nawet ładna. Może będzie odpowiednia. Mówią, że jesteś ładna. Potwory morskie znają się na urodzie. Jak panienka ma na imię? Dronio. Czy mogę coś dla was zrobić? Oczywiście. Proszę, niech wasza wysokość zapomni o zmarłej księżniczce. Jeżeli książę będzie taki smutny, to nasze miasto stanie się miastem cieni. Wiesz dobrze, jak bardzo kochałem księżniczkę. Wiem, ale trzeba o niej zapomnieć. Nie mogę. Przyprowadziłem ich, żeby rozweselili księcia. Co słychać? Mam na imię Dronio. Teraz będę przy tobie. Masz śliczną główeczkę, mogę cię pocałować? Nie zniosę tego. Pocałowała tego łysego polipa. Jesteś zazdrosny? Jak mogła zrobić to w mojej obecności? Nie wytrzymam. Jestem szczęśliwy. Myślę, że mógłbym tu zostać na całe życie. Ja wcale się nie bawię. Chcę stąd wyjechać. Niech się wasza wysokość rozchmurzy. Proszę zrobić to dla mnie. Złapaliśmy troje podejrzanych osobników. Troje podejrzanych? Może to... Jataman! Trójka Drombo jest tutaj? Tak myślałem. Rzućcie ich rekinowi na pożarcie. Nie chcę... Taki będzie koniec Jattamana, a kamień do Kuro wreszcie będzie nasz. Dzięki mojemu wdziękowi i czarowi. Jaka śliczna. Jesteś najpiękniejszą istotą, jaką znam. Ratunku, chce mnie zjeść. Nigdy. Rozetnij te więzy. Przecież mieli być rzuceni rekinowi na pożarcie. Cicho bądź. Jak mógłbym rzucić mu taką śliczną dziewczynę? Skarbie, jesteś całym moim życiem. Nie gadaj głupstw. Oni chcą zabrać kamień do Kuro. Nie kłam. To ty chcesz go zabrać. Łatwo go nie dostaniesz. Jeśli masz odwagę, walcz ze mną. Ale kobieta, kocham ją. Janet, będę przy tobie. Myślisz, że jesteś inteligentniejsza? Zgoda. Będą walczyć nasze roboty, bo jaki Tonsler, rozkaz. Zapłacicie za to. Idziemy. Jattaman zwycięży. Jak miło go widzieć w takim nastroju. Zawdzięczamy to Jatta 2. Jak zwykle, trzy pojazdy ukryte są w hangarze Jatta Króla. Komputer zdecyduje, który będzie brał udział w walce. Gulko jest dla Jatta Pandy. Kochiko dla Jatta Doilera. A Parko dla Jatta Bula. Zaczynamy odliczanie. Biegamy, bawimy się.
Aresztujcie! Ja wygrałam. Kociko zwyciężyła dla Jatta Doylera. Co tak stoicie jak słupy? Dopingujcie ich. Ten kretyn książę wprawia mnie we wściekłość. Uspokój się. Nie przerywaj. Ukryje się przed atakiem w ruinach. Wściekłość kobiet jest nie do opanowania. Właśnie. Stójcie! Kto to? Dopóki na świecie są jattamani, zło nie może panować. Zawsze będziemy gotowi do walki o pokój. Mam tego dość. Są monotonni. Zawsze mówią to samo. Wyglądają jak papugi. Musisz za wszelką cenę uwolnić nas od nich. Rozkaz. Policzymy się raz na zawsze. Nareszcie powiedziałeś coś mądrego. Zadziwiasz mnie. Co się dzieje? Świnka wielbicielka. Świnka? Tylko świnka może wejść na drzewo, kiedy kogoś chwalą. Po prostu pojazd działa, kiedy chwalą konstruktora. Świnka informuje mnie, że mi sklebiasz. Powiedziałam, co myślałam. Zasłużyłeś na komplement. Weź się teraz poważnie do roboty. Masz rację. Uważaj, Jatta Doyler. Co robisz? Odkrywam naszą kartę. Oto laser. Rakieta stopiła się. Wspaniale, tym razem sobie nie poradzą. Pomocy! Jatta Doyler, weź swój wzmacniacz. Znowu jestem nie do pokonania. A teraz roboty tygodnia. Co to jest? Nie wiem, to naprawdę wielka niespodzianka. Boję się. Chyba to naczynia i sprzęt kuchenny. Może bawią się w kucharzy? Roboty do ataku. Pewnie chcą ugotować coś na częściach naszego pojazdu.
Wylewać. Parzy! Tak jak zawsze, chce uciec sama i nas porzucić. I to ma być szefowa? W takich okolicznościach każdy myśli tylko o sobie. Drabina się spaliła. Pozostał rower. Zrób coś szybko, nie wytrzymam. Nie chcę być z wami. Udało się. Gotowi? Ja miałabym zostać królową? Jatta II, dzięki twojej urodzie i czarowi jego wysokość odnalazł radość życia. Proszę cię, zostań i wyjdź za niego za mąż. Co ja mam zrobić? Wiem, co czujesz, ale nie potrafię zdecydować. Rób, jak uważasz. Byłbym szczęśliwy, gdyby Jatta II wyszła za mnie, ale muszę przyznać, że powinna wyjść za Jatta I. Gancian, słyszysz? Tak, jestem trochę zmieszany. Oto słynny kamień do kuro, którego wszyscy szukacie. Ależ to głowa polipa. To bóstwo, które czcimy. Więc to nie jest kamień do kuro? Weźcie swojego bożka. Przykro mi, że to nie to, czego szukacie. Jednak nie traćcie odwagi i nadziei. Jattamanie nigdy nie tracą odwagi. Banda Drombo nie zna prawdy. Ciekawe, jak daje sobie radę. Obawiam się, że zaraz się pokaże. Może zjawić się w każdej chwili. Czy wiecie, że to nie był kamień do kuro, tylko głowa polipa? Jest pan głupi. Zawsze daje pan mylne informacje. Czy się nie przesłyszałem? Źle się o mnie wyraziłeś, bojaki? Czasami mówi prawdę i wtedy są kłopoty. To jest wasza kara. To piekło jest okropne. Jesteśmy fatalnie traktowani. Kręćcie! Mając to w ręku, czuje się pan silny, prawda? Gdzie jest Dronio? Udało mi się. Zatrzymajcie się! Nie mogę przestać. Pomocy! I tak Jattamani będą nadal walczyć z okrutną bandą Drombo. Jatta, Jatta, Jattamani!